Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Reakcja spalania całkowitego etanolu przebiega zgodnie z równaniem. I podpunkt A. Okres stosunki objętościowe i masowe substratów oraz produktów tej reakcji chemicznej. Załóż, że substraty i produkty tej reakcji chemicznej są gazami. Dobra, to tutaj potrzebujemy liczbę moli. I tutaj mamy 1, jak nic nie jest napisane. To pierwsze będziemy mieć stosunki może objętościowe. Mamy tutaj założyć, że substraty i produkty są gazami. Dla przypomnienia, 1 mol to 22,4 decymetry sześcienne gazu odmierzonego w warunkach normalnych. Czyli będziemy mieć tak. Objętość C2H5OH do objętości O2, do objętości CO2 i do objętości H2O. Patrzymy tutaj na ilość moli. W pierwszym mamy 1, no to tego nie będziemy wymnażać, tylko mamy 22,4 do. Tutaj będziemy mieć 3. No to wymnażamy sobie, ile to jest 22,4 razy 3 i mamy 67,2 do, teraz mamy razy 2, czyli 44,8 do, i to znowu razy 3, 67,2. I jak my teraz to wszystko podzielimy, bo my to musimy zapisać w postaci już nieskracalnej na 22,4, to my otrzymamy ten stosunek molowy. Czyli będzie 1 do 3 do 2 do 3. I liczymy sobie masę, może masy molowe, duża M-ka i mamy C2H5OH. Okay? Dobra, no to tak, mamy tutaj 12 razy 2 to jest 24, dodać 6 z wodorów to jest 30 i dodać tlen to 16, czyli mamy 46, bo tego już nie wymnażamy. 46 gramów na mol. Masa O2. Czyli mamy tutaj tlen cząsteczkowy, to będą 32 gramy na mol. Mamy tutaj do góry masę CO2, czyli do 32 dodajemy 12, mamy 44 gramy na mol. A tutaj z wody H2O, no to mamy 16, dodać 2, to jest 18 gramów na mol. Tutaj oczywiście tak samo to rozpisujemy, że mamy masę C2H5OH do masy O2, do masy CO2, do masy H2O. I patrzymy. Tutaj będziemy mieć po prostu 46. Darujemy sobie tutaj też już jednostkę. Dalej. Mamy już 3 mole tutaj tlenu cząsteczkowego, czyli mamy 3 razy 32, a to jest 96 do. 2 mole CO2, czyli mamy 88 na 3 razy 18, a to nam daje 54. No to tutaj sobie to może najpierw skrócimy przez 2. I mamy 23 do 96 na pół to będzie 48 do
88, no to jest 44. A tutaj będzie 27. Ok. No to podpunkt B zapiszemy tu. Ustal liczbę moli tlenu cząsteczkowego, którego użyto w reakcji chemicznej, jeżeli powstało 3,6 mola pary wodnej. Dobra, no to tak. Z równania reakcji wynika, że do otrzymania 3 moli pary wodnej potrzeba 3 moli tlenu cząsteczkowego. Więc do otrzymania 3,6 mola pary wodnej będziemy potrzebować 3,6 mola tlenku cząsteczkowego, bo mamy to w stosunku 1 do 1. Czyli to będzie 3,6 mol o 2. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.